Panie trenerze, czy patrząc na brak doświadczenia Waldemara Fornalika na arenie międzynarodowej, ten wybór można by porównać z tym, jakby pilotowanie wielkiego Boeinga oddać pilotowi bardzo dobremu, ale który pilotował tylko awionetki? To zapytam się, czy zna pan historię trenera Antoniego Piechniczka? Jak on obejmował reprezentację? Co on przedtem robił? No tak, on pracował tylko w klubie wtedy, ja wiem o tym. I jeszcze w dodatku był w tym samym wieku, co Waldemar Fornalik teraz, ale czasy były inne. No dziękuję, że pan za mnie udzielił odpowiedzi. To znaczy, nie obawia się pan, że ten brak doświadczenia, no nie wiem, czy w ekstraklasie, w klubach, gdzie trzeba zawsze walczyć o Mistrzostwo Polski tych czołowych, czy w europejskich pucharach, czy to nie zaszkodzi Waldemarowi Fornalikowi? Spotkałem się z taką opinią, jak ten Fornalik poradzi sobie z zawodnikami. To rozmawialiśmy o niemieckim trenerze Borussii. Wie pan, jak on zaczynał? Od jakiegoś klubu z trzeciej ligi, tak? Nie, on po prostu był zawodnikiem, drugim trenerem i przeszedł od razu bez żadnego stażu trenerskiego i osiągnął sukcesy. Dlaczego my nie uwierzymy, nie próbujemy zaufać młodemu człowiekowi, że to jest właśnie ten człowiek, życzyć mu sukcesów i ściska kciuki, żeby jak najlepiej nam się powodziła, przede wszystkim, żeby nasza reprezentacja wygrywała, bo tak będziemy oceniani. Będziemy oceniani tylko, szczególnie wy, media, będziecie nas oceniać przez pryzmat wyników. Nie, ja mu tego życzę jak najbardziej. Ja po prostu, dla mnie jest enigmą, czy on sobie poradzi. Ale jeszcze mam inne pytanie. Czy pamiętam, jak trener Franciszek Smuda obejmował kadrę, mówił, że zaczyna od spalonej ziemi. Czy pana zdaniem trener Waldemar Fornalik powinien oprzeć kadrę dokładnie na tych 23 osobach, które grały na Euro 2012, może nawet na tej 11, która wychodziła na mecz z Grecją? Ja nie jestem w stanie panu odpowiedzieć, czy państwu dziennikarzom odpowiedzieć, co będzie robił Waldemar Fornalik. Tym się właśnie trenerzy różnią, że każdy z nas trenerów ma troszeczkę inny punkt widzenia. Widzi to troszeczkę inaczej i zwraca uwagę na pewne malutkie elementy, które później kształtują jego osobowość. I ja jestem przekonany, że ten Waldemar Fornalik obierze sobie taką koncepcję, która będzie go prowadziła do sukcesów. Czy myśli pan, że on będzie miał prawo sam sobie dobrać asystentów, czy tutaj, no nie wiem, zarząd PZPN-u, czy komisja techniczna będzie miała dla niego jakieś sugestie? Obojętnie ile sugestii kto ma, tak czy tak, końcowa decyzja zawsze należy do pierwszego trenera, w tym wypadku do selekcjonera. Proszę nie wydziwiać, że będzie ktoś narzucony bez woli selekcjonera, tak nie może być. On to firmuje i on musi mieć też prawo wyboru.